Halo, cześć, dzień dobry, witam serdecznie, witam gorąco Lufty z tej strony, a to jest kolejny odcinek z góry i witam serdecznie, jesteśmy dzisiaj z Johnem. No a kto by tu mógł być inny? Chciałem powiedzieć, że z Allokiem. Nie. No i jak widzicie, Johnny tnie drewno. W sumie doszliśmy do wniosku, że warto by było powycinać sobie tutaj te takie właśnie, co my tu mamy, drzewa tutaj koło tego naszego całego Majdanu, a przy okazji zarobimy jakiś pieniążek, a ja jako, że ciągnik stoi w ścianie, w sumie. Ktoś ładnie go zaparkował. Ładnie, że go zaparkował w sumie. Jak? Stoi... ładnie. Ogólnie zajmiemy się teraz, ja będę sprzedawał zboże, jakowe mamy tutaj na stanie. Będę John Deere'em jeździł. A jako, że Johnny tam będzie miał takie zajęcie, to on sobie tam tnie i potem będziemy też chodzić i to sprzedawać. W sumie to czekamy, bo jak mamy wiosnę, to czekamy sobie oczywiście, aż będzie tutaj w miarę jakiś dobry tutaj, znaczy urośnie nam w końcu zboże też w sumie. Będziemy tam mogli opryskać, nawieźć i w ogóle. I w sumie zarabiamy na nowy siewnik, który tutaj dojrzeliśmy. Oczywiście to będzie Amazonka, jako że w sumie tak można. W sumie to tu ruda jest, kurde, i tak w sumie nie widzę, czy muszę jakiegoś się nakierować ładnie. Ja cię widzę. Ja cię też widzę, że stoisz na drzewie. I właśnie spadłeś. Tak, połamałem sobie nogi. Jej! Wow, kurde. BHP wow. Przede wszystkim. BHP to u nas podstawa jest w sumie. O, i rozpocznij napełnianie, pięknie. Co mamy do napełnienia? Mam pszenicę. W sumie to pszenica pierwsza pójdzie. Przy okazji zapomniałem zmienić pojemność. W sumie. Idzie, można pszenicę sprzedać, wiesz, Johnny, tam obczejdziemy nas sprzedać. Zaraz ci powiem. W sumie, bo to tak mamy. Najlepsze ceny to... Czekaj, co my mamy? Pszenica. Najlepsza cena to jest... Wiejski elewator zbożowy. Miejski czy wiejski? Wiejski. Wiejski, no dobra, kurde, jak mi się podgłośniłeś, ty. Pierunie, aż mnie uszy zaczęły boleć. Wiejski, miejski znaczy, wiejski. Elewator zbożowy, wiejski mam. Dobra. O kurzio, jak to daleko, ja cię nie pierdziełem. Nie wiem jak ja tam dojadę, szkoda, że nie da się GPS ustawić. W sumie, przydałoby się. No i tak właśnie będziemy sobie ogólnie się poopowiadamy sobie coś ciekawego i w ogóle w sumie to nie wiem czy to będzie ciekawe, ale tak. No, będzie dzisiaj, będziemy chcieli dzisiaj zakupić na pewno siewnik. Tak już żeśmy postanowili, bo oddaliśmy tamten na wypożyczenie, no i doszliśmy do wniosku, no nie opłaca nam się, nie opłaca się na naszą w sumie gospodarkę nie bardzo, nam pasuje ten siewniczek. No i doszliśmy do wniosku, że Amazonka będzie spoczko. Znaczy do Johnny doszedł do wniosku. W sumie. Nie. Da radę z tym siewnik, ile tego masz, to masz 3-metrowy siewnik, no. A masz 3 pola. No, to właśnie. Dwa. Nam akurat wystarczy taki siewniczek. No i myśleliśmy no, oczywiście, żeby kupić pług obrotowy do naszego żondera. W sumie to, no bo mamy tam ten obrotowy lemkenowski czy skibowy do ten kurczę naszego tam Ursuska. I w sumie dobry to byłby zakup. I zobaczymy w sumie co będzie więcej. Jak widzicie pieniądze już są wszystkie normalnie w sumie ustawione. Tak więc tak jesteśmy biedakami. Tak, właśnie, tak jesteśmy biedakami. No niestety. Nie wiem jaki będzie tytuł. Tak. Halo, halo, jesteśmy biedakami. No i takowy jest plan. I ten ogólnie siewnik to jest od Ericssona, jakby ktoś nie wiedział. Był na oryginalnej stronie. Pobraliśmy. Nie ukradli. Tyle. Tyle ogólnie jeśli chodzi o ten siewnik. I, a jaki pług będziemy chcieli kupić? To pług to chyba był Unii, jeśli dobrze pamiętam, używany akurat. Agromasza. No, Agromasza, przepraszam. Przepraszam, nie bijcie mnie. Fani Unii niech mnie nie biją. No i ogólnie, wiele osób jeszcze pytało tam w komentarzach, znaczy cała jedna osoba. O, dużo. To wszyscy, dobra. To wszyscy, dobra. Wszyscy się pytali, jaka, na jakie kierownicę gram. Jeszcze raz powtórzę, G27. Używana. Działa dobrze, wszystko jest git git. W sumie nic więcej nie trzeba od niej dodać, nic ująć. Działa, to jest najważniejsze. Działa, działa. Po co drążyć temat? Dokładnie.
I to jest w sumie tyle, jeśli chodzi o tą kierownicę. No, w sumie jeszcze tak planuję sobie, tak już no mówię, no nie teraz, może w przyszłym roku, coś tam na wiosnę, zakupić sobie albo zrobić statyw do kierownicy, tak jak ma na przykład wujek Bohun, bo w sumie fajnie można sobie wtedy spiąć to, że po prostu to stało i tylko przestawić sobie pod biurko, wiadomo, i wtedy już sobie jakoś tam jeździ, działa, gra i bucy. O kurde, ja tam nie dojadę, jak ja tam muszę dojechać? W sumie też jeszcze nie wiem. Przy okazji pozwiedzamy trochę mapę, zobaczymy, co kto posiał, bo w sumie to chyba nikt jeszcze nic nie posiał. No i na pewno jeden odcinek, jeśli tam nie zarobimy oczywiście takiej dużej sumy z tego wszystkiego, co my tu posiadamy, na pewno oczywiście sobie przeznaczymy. W sumie nas sobie przeznaczymy na granie na karierze, ja sobie przeznaczę, żebym ja grał. Johnny oczywiście też będzie ze mną. No i będziemy sobie jakieś tam pieniążki zarabiali, wiecie, no warto jakieś tam pieniążki zarobić. W sumie to są misje na tej mapie, no to też jest właśnie taka fajna sprawa, że można będzie to wykorzystać. Tak, będziemy cheatować. Tak, będziemy cheatować na mapie. Ej, jak ja mam kuźwa tam dojechać? Tam tylko na pociąg dojeżdża chyba. No. Uwaga, zagaszę. Ej, no serio, tam tylko... Wejdę na punkt widokowy, będę widział. W sumie to... bo to trzeba, kurde... Ścieżkę... Trzeba, kurde, jechać drogą dzika. I to serio, to tylko pociąg to wysypuje. Ale ja. No i przypał. No i przypał, no może nas Kuchcia nie przyjedzie. W sumie na razie... No to będziesz się bawił maszynistę. Tak. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Faktycznie, tylko Ciuchcia. No to można sprzedać. O, firma transportowa, też tylko Ciuchcia. To plac załadunkowy za 802. No dobra, już jadę dojadę do tego. W sumie to dojadę po tych torach, może nic nie będzie mi. Raz dojadę, więcej nie będę jechał. W sumie. A w sumie mówiłeś, co tam jeszcze? To drugie? To znaczy pod... Ten... Plac załadunkowy i cena rośnie. Plac załadunkowy, no to tam na samej górze w sumie. A tam też dojedzie się? Chyba dojedzie się jakoś. Kurde, takie doły tu. No Rafik niezłe doły porobił na tej mapie. Te drogi, nierówności. A poza tym, jak ktoś nie wiedział, to mam tego fajną znajdźkę na tej mapie. Wam potem pokażę. To jest za mapą, nie wiem, czy ktoś widział. Pewnie większość osób widziało. Ja odkryłem to dzisiaj. Tak więc może być bogato. W sumie trochę Ciuchcia nie będzie jechała, bo w sumie my obsługujemy też Ciuchcie. Jeszcze po torach dziennikiem to nie jechałem. Chociaż widziałem. Widziałem, jak ktoś jechał, kurde, w sumie. O, jak opona skacze, ty, wybuchnie. Kierunek zrzutu można było zmienić w lewo. Czekajcie, no niestety nie zagramy zbyt realnie, no ale no niestety, no pewnie rzeczy człowiek nie przewidział. Kierowniczo trzeba kręcić, bo wypadnie zaraz. W sumie to nie będzie dało się nawet wysypać, ty. Ale jaja. No dobra. Jak to mówią, jedziemy tam, gdzie nas chcą. No już, zwykle człowiek tyle się ojeździł, do elewatora zbożowego będę chyba jeździł i sprzedawał w elewatorze zbożowym, wiesz? Będzie chyba najbezpieczniej. No, wszystko tu będę sprzedawał. Do elewatora, już nie będziemy kombinować, gdzie najdrożej, gdzie najlepiej. Tam się pojedzie, tam się posprzedaje. No i oczywiście jak mamy ten czas przyspieszony, to oczywiście jak będzie noc, to idziemy sobie, schodzimy. Oczywiście nie będziemy wtedy nic robić, żeby nie było. Mam nadzieję, że wszyscy to rozumieją. Kurde, ale mi się światło odbija w ciągniku. Chyba mnie słońce przechodzi. Ty, ale pięknie ten zachód słońca wygląda w sumie. To na kozak, polecam wszystkim. Dla tych, co nie grali, to polecam. I to nie gramy na żadnych shaderach, ani nic takiego.
sumie to normalnie ja gram. Ja gram na zwykłych ustawieniach, tylko na najwyższych, no nie? No i też ładnie to wygląda. No bo ten mod sezonu dużo tu daje. Mod sezonu tutaj akurat dużo dobrego dodaje. Tak więc naprawdę mod sezonu polecam wszystkim, którzy lubią grać farminga, bo jest naprawdę kozak. O, teraz ta ciemność się zrobiła. Z tyłu wezmę. Ciekawe jak do tego elewatora wjechać w sumie. Przez bramę. No, no co ty? Nie? Ty to jednak jesteś, Johnny, jak to możliwe? Ja bym po drodze wjechał i przez bramę. No w sumie takowy też mam plan. Muszę nawet znaleźć coś takiego. O, tu jesteś mój wjeździe piękny. Dobra, w sumie to tak wezmę. Jedziemy sobie. Wagi chyba nie ma tu. W sumie? No w sumie jest. O, aż Johnny dostał wiadomość, o Jezus. Johnny'emu Facebook zabuczał. Ja cię nie pierdzielę. No to się dzieje z człowiekiem, no. Taki troll, nie? Każdy raz będzie sprawdzał. No. Czy działa, każdy będzie teraz pisał. Nie. Dobra, przychód 3500. Złotych nie będzie. No wie, 3500 z przyczepy to nie tak źle. No jajka zbierasz? Anu. A nie. Ano, dobra, ja zjeżdżam na gospodarę. I w sumie idę spać. 18 godzina to można iść spać. W sumie kierownica mi się odkręciła. Muszę sobie przykręcić, uwaga. Może być głośno. Uwaga, będziemy kręcić. No i ogólnie mam nadzieję, że przez ten odcinek trochę się tego sprzeda. No poza odcinkiem prawdopodobnie też zajmę się tym sprzedażą, bo w sumie no nie chciałbym tego, żeby tak was męczyć, bo w sumie zaraz będzie, że nudne odcinki, nic nie robi ta, tylko se grata i se robi te jaja. Ja nie robię jaj, jaja mam zrobione. Jaja mam zrobione? W sumie sobie nadstawki założę. Jaja mam zrobione? Jakie? Swoje. Dwa. Prawe i lewe. O kurde, to bogactwo, to bogactwo. W sumie rzadko spotykana rzecz. No. Mieć dwa jaja, prawe i lewe. Nie wiem, jak ty się tam bawisz? No w sumie teraz mamy gender. A w sumie musimy uważać na to, co mówimy, bo znowu mi wyskoczyło, że moje filmy są nieodpowiednie dla reklamodawców. No, dlatego musimy być full kultur. Znaczy, jak ktoś tu coś robi bez kultury? W sumie to ogólnie mówię. No i ktoś pisał, żebym jeszcze tego Jandira zmienił na Zetora. No, słaba zmiana według mnie. Zetur! No co ja chcę, ale Zetur. Lubię Zetora, ale no... Zetor... Mamy w zanadrzu 16 jedną. Dokładnie, jest 16.34. Jak wiecie, to jest Johnny'ego koń pociągowy, życiowy i w ogóle... On tym ciągnikiem wszystko... Ale nie tylko... O Jezu, gdzie ja pojechałem? Matko bosko! Mi się już popierdzieliła gospodarka, ty. Pojechałem do... firmy załadunkowej. Pojechał nie w tę drogę. Nie w tę drogę. Drogę za daleko się pojechał. Aj, tak to jest, jak człowiek się zagada, bo przy dobrej rozmowie zawsze człowiek się gubi. Takie są fakty w sumie. Patrz, ten już. O, na długi se pojadę. Bo to tak ciemno, że nic nie widzę w sumie. To otwórz oczy. Tada. W sumie to gdzie tu się jechał na gospodarkę, no nie widzę. No nie widzę, kurde. Ty, w sumie to ja nie wiem, jak jestem. No w sumie to... Karwa, dobrze jechałem, no. Asie, że... Ja to też jestem Janusz. Biznesu. Ja to jestem jednak człowiek udany. Nie polecam wam siebie. Pojadę tu sąsiadowi po polu, nikt nie widzi, bo ciemno już jest. Coś bym powiedział, ale skoro twierdzi, że film nieodpowiedni dla reklamodawców, to... Nie umiesz. Wiem.
Tylko ty zawsze od tego byłeś. Będziesz i zostań. No, zawodowo, zawodowo. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokładnie. A, bo ja nie w te drogi pojechałem, panie kierowco. Tak, to kierowcą. No, a kto kierowcą, kurde, tu jest, no? Ponieważ nie wiedziałem, że coś jest nie tak. Kierunek jest. Kierunek, a to na Berlin. Na Berlin. Na Wałbrzych. No dobrze. W sumie to kurde masakra. Nie spodziewałem się. A w ogóle rośnie ten? Nie rośnie? Trochę chyba nie... rośnie. Chyba nie wiem, czy my za wcześnie trochę nie zasialiśmy to. W sumie tak teraz. Wcześniej tak... zasiane to wiesz. Szybkie wody się napije. A, mhm. Bo nie wiem. Alt H? Czyli czekaj, jak to się sprawdzało? Pamiętam. O! Skręcaj w prawo, panie! No. Już bym przejechał. Hello! How are you? Nie wiem, w sumie już kurde... Jaki ty poliglota? Ja wiem, my English is the best, I know. Zaraz wysiądziemy, to sprawdzimy, bo ogólnie to już... Sam się motam w sumie. Nie wiem, dzisiaj taki odcinek, w ogóle taki dzień dzisiaj mam motania strasznego. Strasznie mnie... Ty masz odcinek motania? Ja mam dzień irytacji. No, Johnnego dzisiaj wszystko irytuje, nawet to, że kamera się przybliża. A w ogóle zmieniłeś te ustawienia i działa ci normalnie? Nie dokopałem się do tego, wiesz? A, nie dokopałem się. 12 giga modów się przekopać. Bo ustawiam. Troszkę ciężko. No, a Jory tam w nocy tnie, tam nie patrzy, że w domu dzieci płaczą, kurde, tam... Nie moje. To niech się płaczą. No, ale... To, że nie twoje, ale płaczą. Każdego szkoda. Drzewo samo się nie podnie. No to jest inna już sprawa. Dobra. Zagaszam ciągnik. Oczywiście. O Jezu, wyłącz światło, bo mi się ten akumulator się nam skończy. Szanuj akumulatory. Tak, szanuj akumulatory, bo ich tak mało na świecie zostało. Właśnie, Ctrl S. I w sumie tak, okres zasiewów. W sumie tam był okres zasiewów i my zasialiśmy. Okres zbiorów. Nawet na jesieni można zbierać, nie? No, no. Zależy od... Od roku. Od roku w sumie, nie? Też. Dobra, w takim wypadku to mamy, ale tak. Słonecznik, ekonomia. O kurde, ta ekonomia jest? W sumie to nawet nie wiedziałem. Wstępy do sezonów, włącz. Długość sezonów. To jest tryb śniegu, no oczywiście. Jak? Tryb śniegu miałby nie być? Dobra, to mamy. Tak, i pomiń noc. Uwaga, będę pomijał noc. O nie! A, poza tym jeszcze pogodę sprawdźmy. Nie wiem, co to znaczy, to takie coś, ale dobra. Co, pogoda i przy gruncie. No tak, ale obok tego jest takie różowe i zielone, to nie wiem, co to znaczy. Znaczy, no, dobrze mówię, różowe i zielone. Nie. No też nie wiem, dowiemy się potem. No bo w sumie to wyjdzie w praniu, ale wiecie, jak wy byście chcieli... Ludzisko nam powiedzieć, to możecie nam odpowiedzieć, bo na pewno warto, żeby się nam odpowiedzieli. Uwaga, odpoczynek do kolejnego dnia pracy na farmie. No, przed kolejnym dniem pracy na farmie. W sumie to nie wiem, co tu będziemy pracować. Koszty obsługi maszyn 250? O nie, matko boska. No i w sumie tak. Skoro mamy dalej, to ja jadę sobie oczywiście z John Deere'em dalej. No bo czym bym innym jechał? Jedziemy, sprzedajemy i... Teraz już się nie zgubię na pewno. GPS-a sobie włączyłem. Patrzcie, jak ładnie to Johnny zrobi. Zaraz będziemy też sprzedawać to prawdopodobnie. Może to będzie. Ja idę pożyczyć od Zdzicha kapusty. Weź groch z kapustą gotował? Nie, od Zdzicha pożyczę przyczepę. Dobra. Dobra. Ale czego od Zdzicha? Bo Zdzichu kapusta z Edwardem Kurą. To dobre sąsiady są. W sumie to pierwszy raz o takiej słyszę, ale dobra, pozdrawiam Edwarda. Nie słyszałeś tam z drugiego końca? No właśnie nie. To ten co tak głośno zawsze pierdzi? Ło! Matko Bosko bym rozjechał ciągnikiem. A, no to już wiem, który. To zawsze od niego tak ciapi. No,
Można tak powiedzieć. No. I ogólnie plan jeszcze atakowy mamy, że na jesień, tak ogólnie, ja tak słyszałem, że są zapisy na kurniki. Ogólnie rzecz ujmując. I tak właśnie tutaj mały konsensus doszedł, że można by było jakiś kurnik wziąć. Tylko w sumie mamy problem takowy. Przede wszystkim, że nie mamy tutaj, czego my nie mamy przede wszystkim? Rozrzutnika, o, właśnie. I to trzeba by było do zdzicha śmierdzącej kupy się uśmiechnąć. Co je można było wziąć dwa rozrzutniki i jeździć do tego kurnika z rozrzutnikami i od razu sobie rozrzucać na pole, no nie? Na pożniwach zaraz, w sumie. I to by nie był głupi pomysł, tylko właśnie tutaj musimy się zapisać, bo wiadomo, są zapisy, są lepsi, są ważniejsi, ale warto byłoby się wcześniej zapisać. Musimy się wcześniej zapisać, to byśmy łatwiej też mogli dostać ten kurnik, a wiadomo, jak dostaje się kurnik, to też ma się wtedy więcej ogólnie, no więcej, wiadomo, ludzie ma się... Lansu na wsi. Lansu na wsi to też, ale ma się, przede wszystkim zbiory są, mogłyby być lepsze, wiadomo, obornik zawsze pod zbiorami lepiej, żeby sobie leżał, zawsze to lepsze funkcje daje, chwasty lepiej rosną przy okazji. I w nocy minus jeden było, ty. O, nie. Ale nie wymarznie. No jak dopóki nie wzrośnie, to nie wymarznie. No jak mam ci wymarznąć, nie? No i w sumie, dużo teraz będzie takich odcinków. Mniej właśnie z uprawy, mniej z takich rzeczy, wiecie. Bo nie ma co uprawiać jak na razie, jak wszystko rośnie. No właśnie, właśnie. Taki tu... sezon, no. I to jest właśnie sezon mod. I dlatego chcieliśmy wam przedstawić, że jednak tu wymaga dużej częstotliwości grania. A my też, no jednak, też, no wiadomo, każdy też ma swoje tam sprawy, swoje życie. Każdy coś tam też robi, pracuje. I w ogóle, no to też nie gramy dzień w dzień, żeby nie było, jakbyśmy mieli grać w dzień, to masakra by była, w sumie. Nie, to byśmy cały sezon nagrali w jeden dzień. No w sumie... Jak pewien ktoś. W sumie to jakbyśmy mieli tak nagrywać, to byśmy mieli cały czas, dzień w dzień, na przykład godzina ta i ta, umawiamy się i gramy, nie? W sumie to by było też dobry plan, tylko że wtedy by częstotliwość odcinków byłaby niesamowita. Albo by sezon, my byśmy skończyli sezon, kolejny byśmy kręcili, a tu już jeszcze by było tyle odcinków w sumie. Bo to też by tak mogłoby być. A wolimy też być, znaczy ja przynajmniej, wolę być też w sumie troszkę bardziej na bieżąco, żebyście wy też mogli widzieć to, co się tu dzieje w sumie. Oj, prrr, hamuluj. Hamuluj, bo pioch. W sumie to kiedyś... Nie wyhamulowałeś i był pioch? Nie, bo w sumie zapomniałem, na którym przycisku sobie zbindowałem ten, wysypywanie. Musiałem sobie wcisnąć odpowiedni przycisk. Ło, 4,5 kaw, 4,750 przyszło. A zobacz, ile ten siewnik w ogóle kosztuje. Już ci mówię. Tylko bez tych barierek ochronnych i innych pierdół, nie? W sumie bez znaczników, bo co nam znacznik, i tak bez znaczników się... 8,5. No to w sumie jeszcze z jedną przyczepę to co mamy sprzedamy. Jeszcze jeden kurc, no i będzie można już nad siewnikiem zacząć myśleć w sumie. No i dalej kolejnym naszym zakupem pług, oczywiście. Bo tak czy siak, no zanim krowy będziemy jakieś kupywać czy coś takiego, to najpierw będziemy musieli, no przede wszystkim mieć prasę i kosiarkę do trawy. To takie podstawowe, no i beczkę na wodę, no nie? To będzie beczka na wodę, przyczepa samozbierająca. No, znaczy to tego jest. Samozbierająca, wiesz, równie dobrze może być prasa. Wiesz, i prasą, no nie? Nie coś wymyśli. No i tak będziemy sobie powolutku to jakoś zarabiali, no na pewno... Najgorszy jest początek w sumie. Jezus. Żeby to rozkręcić, bo jak już to się rozkręci, to już o matko bosko, to trzeba będzie kurda 30 tysięcy osób brać do grania. Ale w sumie, jak wiecie, mamy grudzień. To tak nadwiasem mówiąc, grudzień mamy moc prezentów, moc uścisków, gwiazda piękna betlejemska, czy tak to tam się mówi. No i właśnie, będzie specjalny świąteczny odcinek z widzami. To już mogę wam zapowiedzieć na pewno. Będziemy na tym spika, będzie można wejść. Wcześniej każdy będzie mógł sobie wejść. Ktoś będzie chciał. W sumie to jeszcze nie wiem, czy ktoś będzie chciał. Spróbuję sobie coś nagrać. Wspólnie. Tak jak kiedyś to było. No. A jak to jeszcze nie wyglądało, to... To się pomyśli. Wszystko zależy od dogadania się i, no, i od stworzenia czegoś fajnego. W sumie to na pewno nie będzie... Ja będę prawdopodobnie postawię serwer, nie będę tutaj w sumie nic kombinował żadnymi dedykami i z redykami, innymi pierdołami. Bo w sumie to jest też niepotrzebne.
Ale właśnie Dandy był takowy, tak jak kiedyś, wiadomo, że sobie wspólnie grali, na przykład jakieś tam ze śniegiem, innymi pierdołami, no nie? Wiecie, żeby było coś takiego ciekawego. No tylko najgorsze będzie to ograniczenie osób, bo myślę, że maksymalnie będzie mogło w 15 osób wbić. I przede wszystkim nas dwóch z Johnem będzie, żeby tutaj też ogarniać, bo Johnny jako administrator TeamSpeaka będzie też tutaj mógł przerzucać, kombinować, wiecie, on tam by się tym kierunku zajął, a oczywiście, żeby też tutaj w miarę kulturę zachować na odcinkach, żeby ktoś nie przyszedł i wiadomo, wykombinuje, że sobie wyzywa sobie luftiego i będzie zadowolony, bo też tak może być. Albo coś rozpieprzyć. I mój plan poszedł. No, albo coś rozpieprzyć na sezonie, no to też fajnie, nie fajnie by to było, nie fajnie by to wyglądało, nie fajnie by to działało, ale miejmy nadzieję, że będzie jakoś fajnie, dobrze, ciekawiej w ogóle, kurde, tak gadam, że aż mi w gardle zaschło. Masakra. Przyczepę wziąłeś już? Mhm. O kurka, wódka. Ładna jakaś? No, jak na nasze potrzeby wystarczy. Tylko mu oddaj potem, ty. Nie, przepiję. Rzepok mam, słonecznik mam. Soję mam, w sumie to soję bym sprzedał. Bo jej dużo jest. Dobra, jedziemy. O, jaka przyczepka, jaka amerykańska. Amerykanenska w sumie. Ano. Aha, no. Dobra, i ogień, sportek. Lepiej nie. Jak to w sumie w życiu bywa, ogień, sportek. No i jedziemy jeszcze to, co jest sprzedamy i zobaczymy, ile będziemy mieli pieniędzy. W następnym odcinku prawdopodobnie pojedziemy sobie już po zakup naszego tutaj ciernika i pługu. No bo w sumie to dopiero jeden dzień nam przebył na season mod, znaczy jeden dzień, w sumie robimy jeden dzień na jednym odcinku, to w sumie to nie jest takie złe. Czyli 7 odcinków to będzie jedna pora roku. 14 odcinków to dwie pory roku. 21 to będzie już. Czyli Pira z drzwi macie nakreślone, jak długo będziecie się z nami męczyć. Tak, na 20. Na 28 odcinku będzie już wiosna, znaczy zima. Nieźle. No ale zobaczymy w ogóle, jak to wyjdzie, jak to będziemy kombinować. Wszystko zależy od tego, co się będzie działo. Chociaż nie, bo 9 kuźwa jest długość sezonu. Nie no wiem, nie, jak się na to ustawię, no to... No to trochę poczekamy. Ale dobrze, w sumie mi to się tam podoba, bo... Wiadomo, jeszcze nigdy nie było takiej serii, żeby było tak dużo odcinków, więc pora, że może było w końcu dużo odcinków. I w ogóle. Może w końcu się uda. W sumie. No i ogólnie będziecie oglądali go w niedzielę, to pamiętajcie, że będzie taki specjalny, jeszcze taki film zrobię odnośnie tego odcinku specjalnego dla widzów. Ci, co oglądają, będą wiedzieli o tym. Nie piszcie w komentarzach o tym. Niech inni też obejrzą, niech się dowiedzą. I w sumie będzie coś takiego fajnego też. Że no może jakaś nagroda się znajdzie dla widzów. Też może tak być, tak więc warto też w tym w sumie uczestniczyć. Możliwe, że dla jakiegoś widza będzie możliwość wygrania, bądź też dostania. Te osoby, które zagrają, na przykład będą fajnie kombinowały, to będzie nagroda jedna w postaci na przykład możliwości nagrywania ze mną i z nami w sumie. A druga możliwość wygrania dodatku Platinum do Farming Simulator 2017. Takowy też mam plan na święta, akurat fajny prezent na święta. Jeśli ktoś nie będzie miał, to będzie mógł dostać. Jeśli ktoś będzie miał, to dupa. To wtedy może być na przykład takie DLC, to nowe, co wyszło to takie do brykietu? Darmowe DLC, tak. To darmowe jest? Ja no, słyszałem, że to... płatne. Kador mówi, że płatne jest. Płatne? Mhm. To choćby nawet. Tylko, że fajnie, że Kador tak dosłownie chciał to przetłumaczyć jako jakiś dodatek żniwa, a chodzi o dodatek bardziej o sianokosy i tego typu sprawy. Znaczy bardziej to chodzi o dodatek pelet, o. No skronę. No, peletownicę, wszystko z peletem związane. No i w sumie też taka możliwość DLC byłaby do wygrania, jeśli ktoś miał Platinium, a to już wiecie. To już jest kwestia po prostu dogadania, wysłania CDK'a, wiecie. Jest takowa możliwość, to czemu by z niej nie skorzystać. No. I wysypujemy, zobaczymy ile będzie. I w sumie zakończymy dzisiejszy odcinek na tym właśnie fontanie. Dobra, przecież 10 tysięcy z tego? No ja mam 8200.
A bo to by się wysyła. Weź mi wyślij wszystko, kurde. No i znowu będę bez wypłaty. To wystarczy, że... Ja tu mówię, gdzie te pieniądze się wszystkie dzieją? Gdzie coś mi mało tych pieniędzy? Papier nie wyślę mi, patrz, ucieknie zaraz, wyjdzie na serwera. Mój jajs! Patrzcie, jaki pierun polonista, no. No ale dobra, mniejsza z tym. W sumie to już jest, mamy zrobione. Tak więc, kochani, jeśli wam się podobało, to pamiętajcie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję i w ogóle do zobaczenia w kolejnych odcinkach z Górali i w ogóle i do zobaczenia, cześć i czołem. Pa, pa!